Hej, 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 witam Was serdecznie, z tej strony Leukante. Słuchajcie, dzisiaj lecimy do raju. Welcome to Paradise, to jest nowa propozycja gry. Chciałabym przegrać może kilka odcinków, 2-3. Zobaczymy, jak to się rozwinie i nie wiem, czy ta gra mi się spodoba, czy nie spodoba. I czy spodoba się Wam, czy nie. Jest to gra o postapokaliptycznym świecie, w którym mamy własnego zombiaka. Podobno z humorem, z dowcipem, dość specyficznym, więc zobaczymy, co to jest. No to lecimy. Gra jedno- i wieloosobowa. To wiem na pewno. Teraz tak. Mamy, słuchajcie, możliwość wyboru postaci. Gra w ogóle wychodzi, słuchajcie, jutro. Ja ją kupiłam w przedsprzedaży, dlatego mam dostęp do niej wcześniej. Dzięki temu mam też jakieś dodatkowe skórki, nie skórki, jakieś takie rzeczy. No dobra, jak widzicie, wybór postaci polega tylko na faktycznie wyborze postaci. Nie możemy jej sobie stworzyć. O panienkę żebyśmy wzięli. W sumie czemu nie? Ja mam możliwość kontynuuj, ponieważ grał w to już mój mąż, ale usunął swoją postać i tak dalej, więc jakby no. Tylko tyle, że gdzieś tam podgrywał i patrzył, czy działa, jak działa i co to jest, tak żebym miała już pewność, że wszystko będzie ok. Wrzucam jednego gracza. Widzę, że on tutaj coś kombinował. I to możemy sobie usunąć w takim układzie. To możemy sobie usunąć w taki łatwy sposób. Dobrze. I to będzie nasza gra. No to lecimy. A, jest język polski. Natomiast nie jest to pełna wersja językowa. Mamy napisy. A, klikając spację można to pominąć. Lecz klikając, trzymając. Join us. Join paradise. Here in paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our zombie guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you; they defend Dobra. You. Yes. Ciekawe, czy będziemy hodować te zombiaki, czy co? Thanks to our zombie guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic, thanks to this groundbreaking technology. Stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters. A safe place for everyone, where men, women and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money, a title or diploma to get your own zombie guard. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome. Mamy zakłócenia. No powiem wam, przepiękne. Usłyszawszy obietnicy bezpieczeństwa i pozoru zwykłego życia, podróżujesz przez kraj do Paradise. Po dekadzie walki z żywymi trupami, lepsze życie może być wreszcie w zasięgu ręki. Ja za przeproszeniem, po dekadzie walki wyglądam tak. Czy ja tu powinnam być już uzbrojona po zęby? Poruszanie się w sad. Dobra, a góra, dół, a jak chcę iść tu... Bo muszę iść tak, no dobra, wciskając jednocześnie dwa klawisze. O! Wzięła od razu do ręki tu coś. Już zombie? Ja! O, mogłam go dobić. No dobra. No mało sympatycznie, miałam go hodować, a on wygląda jakoś tak... Zło mi zesprawienie, zło mi dostaliśmy doświadczenie. Widzicie to? One nie wyglądają na przyjazne zombie, ja je miałam hodować, a tu co? Trzeba będzie je może łapać. Je hodować. To? Idzie. Na mnie? Nie, nie idzie do mnie. No to coś wrzucają do tej beczki. Zbierają patyki! Jaki czad! Ah, I could
watch them all day. Don't even need to fetch wood. No zombiaków, ale strażnik na bramie jest. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry, didn't see you there. Are you wanting to move in here? Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. O, widzicie to? Wargo, czy mi przeniknął przez ramię? O, yes, pojawiam it. Się i znikam. Rule number one of the Paradise Bylaws. To gain authorization to move in, you must have a zombot. No one should move around in Paradise without zombot protection. So before anything else, find a zombot. Go see Bob. He supplied Bob mine. Boba. A, słuchajcie, nie wiem, czy ja wam powiedziałam. Gra w ogóle wychodzi jutro, 29 lutego. Natomiast ja kupiłam ją w przedsprzedaży, dlatego mam dostęp wcześniej. I dodatkowo podobno będą tu jakieś nowe takie kosmetyczne rzeczy, typu jakieś skórki ubranka dla zombiaków, jakieś takie rzeczy. Więc to tyle. Lecimy mapę. Wejście do lasu. Nie umieraj, znajdź Boba. No dobra, a jeszcze chwila. Rolką przyspieszam, oddalam, wsadem ruszam się po mapie, bo podjeżdżanie do tego nic nie daje. Dobra. Trzymaj shift, by biec. No nawet biega. Tu Boba. O, a co to? Zawsze jak coś świecie, to już jest jakieś zboczenie gracza, który jak widzi jakieś takie dziwne co się odznacza na tle, to zbiera, nie? Ja jeszcze tu chciałam zobaczyć, co to jest. To takie, o. I że co? No dobra, schron, oceleni, maszt, posterunek, wejście gdzieś, no dobra. Okej, okay. Na razie nie wiemy po co to i na co to, ale idziemy dalej. Widzieliśmy, że mamy sympatyczne zombie i niesympatyczne zombie. Nie wyglądają na sympatyczne, czyli sympatyczne będą w ubrankach. Okej. Okay. Zepsuty hełm. Idą. Chmarą idą. Ludzie. Pełno ich. W sumie to fajnie, że na początek już mamy 200 życia. To jakoś tak człowiekowi bezpiecznie od razu. Mamy takie poczucie, że nie jesteśmy totalnie tacy, wiecie, biedni i opuszczeni. Co to? Wywrócony autobus. Jakieś zombiaki tu leżą. A to? Będzie interakcje. Bob's archives be archiwa Boba? Tego będziemy tu szukać? Zombot wsparcia emocjonalnego. Piękne. Then order it to heal you while in zombot combat z siodłem będziemy ujeżdżać zombie. No będziemy ujeżdżać zombie, słuchajcie. That's it. A zombie to heal you, transport you and collect items. There's more to life than combat. No będziemy normalnie jeździć na zombiaka. O, jakie to piękne. Jak ja mam tam iść? A, to nie tędy, no dobra. Mi się wydawało, że dołem też będzie można. O, ile was tu! A was! O! Proszę! Tu coś przy kimś leży, nie? Ty prosty ma. Przytrzymaj. Dobra. No dobrze, to ja na razie będę tak się
udawać w tym kierunku, w którym mam się udać. O, zobaczcie, tu są takie przyjazne zombiaki. Nic mi nie robią. Tak ubrane. Za to te nieubrane. O, a ty co, idziesz mi pomóc? Przyszedłeś tak z wiadrem popatrzeć tylko. Do luftu. I fru. Cudne. Znaczy ja wiem, nie powinnam mówić na cudne o takiej grze, ale... Znaczy na taką grę, że cudne, ale... To jest takie absurdalne. O! To jest takie coś jak było w mieście. I co ja mam z tym zrobić? Co teraz? Skoczyłam w rurę! To jakaś rura musi być. I wypluło na stół! No! To fajne! Szybka podróż! Szybka podróż! Jakimś dziwnym systemem rur! Wejdź w interakcję. Co mogę z tym zrobić? O, jaki czadzik! No dobra, no i... A weź wyjdź stąd. Jak ona ma to zostawić? Mogła sobie pokręcić tym, ale to tyle. Wejdź tu i wytwórz bandaże. Ekwipunek. Wytwarzanie. Najpierw sobie to zobaczymy. Tu mamy pozamykane, mamy umiejętności i mamy... zadania. Dobra, najpierw ekwipunek. Co już mamy? Liście, złom, szałwia, zepsute hełmy i podarty materiał. Wytworzyć nam każą bandaże. A tutaj mamy co? Pancerz leśny lewe ramię, pancerz leśny prawe ramię, głowa, noga. Dobra, klatka piersiowa, strzały, bełty, śruty do pistoletu. I bandaże. No wytwórzmy dwa. Co kazali zrobić? Umiejętności. Wpadł nam tam punkt, nawet dwa. I co tu mamy? Hakowanie, w walce, przetrwanie. Hakowanie? Dotyczy zombotów. Okej. To jest walka. Ja chcę tu. A tu... Skuteczność bandaży, regeneracja wytrzymałości, więcej złomu, lepsze zdrowie. No to ja chcę też to. I dwa punkty tutaj wydane. No dobra. No dobra. Cześć, Bob! O, oh, hej! You're new here, right? Przecudowny. Ah, I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Haha! If it stops wanting to eat you, it's worked! If not, run! Cudne. Odblokowano nowy przepis. Wytwórz hełm hakerski. Wytwórz. O! Wytwórz. Mam kilka. Wytworzę sobie dwa. No mam. I teraz... Powalony lub znokautowany. Naciśnij F, żeby założyć mu na głowę hełm. No dobra. To idę tu. Weź ten kij chociaż do ręki. No i? Tu? F. Jest coś. Mogę coś z nim zrobić. Ojej, czad. On się od razu ubrał. Widzieliście to? Gdzie on tam leci? Chodź tu, zombiaczku. Pogadaj z Bobem. No dawaj. Well, well, well! Not bad, right?
This zombot will follow you everywhere, but no. If you want to give it precise orders, you need to use the tech I developed. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your zombot. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Chat. Cudowne. No i mam jakąś antenkę na plecaku. Chcecie, ja nie mogę ani przybliżyć tego widoku, ani nic. Naciśnij kursorem na cel i rozkaż zombotowi atak. No dobrze. O. Przepraszam. No jaki czadzik. I walczy za mnie. I ja mogę robić nic. O! Cel zombie 25%. Chcę włączyć latarkę. Okej. Okay. Włączyłam latarkę. Ja sobie popatrzę na razie. No jakież to piękne. No to przeurocze jest po prostu. Mam własnego zombiaka. O, lecisz z nim. No. Przecudowne, naprawdę. Znaczy, na razie mnie tu śmieszy, nie? A po co ja idę na piechotę, jak tam było przejście? No nic, może jeszcze spotkamy. O! Cześć, zombie. Już? Cel zombie 50%. O, tu są następne. Też nie takie cele mają na sobie. Jeden. Coraz więcej ich tu. Czy wygląda to tak, jakbyśmy mieli siodło? Jakbyśmy mieli coś odblokować. Siodło! Cel zombie. O właśnie, odblokowano nowy sprzęt. Tak to trochę wyglądało. Myśmy coś tutaj właśnie odblokowywali, ale używał, aby otworzyć menu hakowania zombie i wyposażyć swoje zombie. Może za moment. Sprzęt pozyskany z przeciwników. Dobra. To powinno być bezpiecznie. Teraz to zróbmy. Możemy faktycznie wydawać rozkazy, zbieraj. Ludzie. Ulecz. O. Lecz mnie. A tu? Może mieć w łapce patyk. A tu? Czyli jak my zbierzemy elementy siodła, to wtedy sobie zrobimy siodło. Na razie może być taki. No dobra, zobaczmy, co tutaj ten zombiak może mieć na głowie. Czy muzyka taka niezbytnie? No nie, no bo proszę. Ja wiem, że się teraz tak długo klika, ale przynajmniej wam pokażę, co dostałam. 20, no, 23. Znaczy, koń, nie, nie. Jednorożec, stanowczo jednorożec. Okej, okay, to są ciuszki. I to są chyba te podstawowe. A to już są chyba te dodatkowe ciuszki, takie mam wrażenie. Wiecie co, na razie to zdejmę, żebyśmy widzieli te ciuszki. Tam się różniły tylko kolorami, a tutaj... A, do tych czapek można dopasować. To ciekawe, czy będzie coś do jednorożca. Pasiaki. No, ten jest cudny. No boskie po prostu. Ojejka. Naprawdę, no mnie śmieszy, nie? Ale nie wiem, może ja mam dziwne poczucie humoru po prostu. I konik, nie, to ja chcę takiego jednorożca. Uwolnij! Mogę się go po... O, mogę jeszcze jedno coś zrobić tu. Przechwytuj zombota, gdy masz ich za mało. To będę mogła mieć więcej niż jednego? Zobaczcie, jaki jest piękny. Pokaż się tu.
Nie lubi, jak się na niego świeci światełkiem. Ło! Oh, no! Ło! Wild zombies have got in! Ujeny! They... Oh, dzikie... A, bo to są dzikie zombie udomowione, taki bajer. Ale widzieliście to? Żółciutkich zabrakło. You again? Feed my generator with mood. My zombots are down. Jeszcze trochę drewna. And the gate won't close without electricity. To jest drewno. Od razu nam podświetlają na żółto, żebyśmy wiedzieli, nie? Okej. Okay. O, a można wziąć ten toporek? Nie można nic z nim zrobić. No i zasil. Press the button. No i naciśnij przełącznik. Proszę uprzejmie. Co teraz? Hej, zamykamy wejście do raju. Hej. Takie troszkę popsute, panie. Co masz do powiedzenia? One less. Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. O, Enki, cudna. And you've found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. No, bo coś dziwnego dzieje się z moim ramieniem i warkoczem, ale... To the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there. And the zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Serio? Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Okay. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Zasadzie, no na razie, póki mamy poznać grę, to ja sobie faktycznie jakby poruszam się tutaj. Znajdź Pedro, dobra. Jakby od zadania do zadania, powiedzmy, tak? Będziemy się na razie poruszać. Żeby po prostu poznać, zobaczyć co i jak. A później będziemy szaleć. Będzie na... Jaki czad! Ile ich tu? No, muzyczka jest fajna w takich momentach. Podoba mi się ta muzyczka. Bardzo mi się podoba. O, zobaczcie, znowu ta siekierka i znowu pełno drewna. Może to jest po prostu miejsce takie oznaczone, że tu drewno jest. No bo jak inaczej? No to oznacza po prostu, że tu drewno. Tam nie pójdziemy dalej. A to? Chodzi sobie jeden. A dobra, czekaj gościu, bo ja ci zombocie mój nie dałam ciucha. Masz ciucha. Chwila. Nie mam jeszcze tego, dobra. Masz ciuch. Liście, dobra rzecz, liście się mogą przydać. No chyba nie tędy droga chyba, ale skoro już jesteśmy... Siodło! Mamy siodło! Cel. No dobra, pozbądźmy się jeszcze tego, przeczytajmy sobie. Chyba kolejne akta Boba są, czy to te same? To zombiak mnie przyblokował. Bob's Archives Nie, dobra, to jest to samo. To jest to samo, tylko ja sobie jakoś tutaj dotarłam od drugiej strony, okej. Dobrze, że można pominąć, słuchajcie, te... O, ten ma siodło na sobie! O właśnie, a propos. Siodło. Masz siodło? I mogę usiąść na... Jaki czad! Mogę siedzieć na... Podoba mi się to. A to wiecie co teraz? To ja teraz zrobię w walce ulecz, nie? No kurka, będzie mnie leczył, a ja będę nim jeździć. O, strasznie to wygląda. Przepotworne po prostu. Cudowne. No nie wiem jak wam się podoba, ale... Przemawia do mnie ten humor.
Nie mogę z tobą pogadać, jak siedzę na zombim, a jak mam z niego zejść? Spać ją zeskakuje! Czad! Okej. How did you manage to make it here? You're looking for a weapon? Szukasz broni? No, szukam czegoś fajniejszego niż ten patyk. Zombots have started attacking everything that moves, including me. I need someone to teach them some manners. I one się mogą spróbować. Pan ma jabłuszko przeurocze na kapeluszu. No dobrze. O, mnie jakby podleczył trochę. I faktycznie z 200, zobaczcie, do 210 wzrosło tam. Ja patykiem to se mogę, jak one mnie leją bronią. No to przecież jakaś komedia jest po prostu. Komedia. Ja z patykiem na broni, no po prostu cudne. Nie! O, zabił mojego zombiaka. Ja nie myślałam, że one mogą zginąć. Dirty rotten undead. Destroy the pylon, kiddo. I'm done with that brainiac and his newfangled technology. Traciłam zombiaka. Słuchajcie, tu coś jeszcze przyleciało. No poczekaj, bo ja bym chciała... Z tamtej puszki wylatują! Stąd wylatują! Rozwal to! Może ja by zmieniać broń? Czyli dali mi to. No dobra, może i dali, ale... Nie wiem, czy mam amunicję. Najpierw to muszę zniszczyć. A jak się używa? Dobra, jeden wystarczy wcisnąć i... Tego chwilę to trwa, żeby ten bandaż użyć. Więc ja muszę to tak zrobić. No hakowanie zombie, ja wszystko rozumiem, tylko ja zombie teraz nie mam. Ludzie. Uciekaj. O, zobaczcie, trwa to troszkę. Zanim my sobie ten bandaż nałożymy. O, złap. O, i ubrał się jak tamten. No, tak to można. Weź go. Załatw go. Tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy. Tu mamy... tu mamy następną... Szybki transport do domu. Okej. Czekaj, zombiaku, bo my tu jeszcze parę innych rzeczy mamy. Pokaż mi to. Bob's archives PD. Zomboty zdobywający punkty. No, pięknie. Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with a zombie target and an air pistol. Then order it to use its weapon while in combat. A musiałbym mu cel dać, tak? Cel i pistolet, okej. While the zombies try to hit the bullseye, it's your zombot who's trapping them! Przecudowne, no. Nie wiem, jak wam się podoba ten poziom absurdu trochę. Ale mi się podoba. Okej, to teraz tak. Cel. Tu pistolet. No i pięknie. A ja mam. A jak dużo ich mam? Mogę coś z nimi zrobić? Rozmontuj.
No, po co nam tak dużo dwóch? Tu rozumiem, że to są te, które są używane, tak? Ale reszty nie potrzebujemy. Jest amunicja, no to wytwórz. A trochę za dużo. Wytworzę sobie trochę tych hełmów, bo jak mam, że tak powiem, tracić mojego bota, będę tego potrzebować. A, i teraz rolką myszy sobie zmieniam. Dobra. No to okej. Okay. Z tym patykiem to kiddo. Też... Oh, I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Tak. Anyway, can I sign you an autograph for your trouble? What? You've never heard of me? I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest sharpshooters in the history of circus, kiddo. I'm Pedro the Great. Because I like you. Here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away. If you run, you're as good as done. A quick punch and you won't be lunch. Okej. Okay. No dobra. Odblokowano nowy przepis na deskę i napraw most. No, słuchajcie. Tak się teraz prezentuje nasza mapa. Tu mamy napraw most, tu mamy napraw most. Coś jest. Na stronę będziemy. Dobrze. A, tu się nie da przejść. Chyba, że się da tędy. Słuchajcie, nie wiem, jak wam się podoba. Mi się ten absurd naprawdę podoba. Wiem, to jest może dziwne, ale no, śmieszy mnie. Po prostu mnie śmieszy. Jest komiczny. Na pewno... Jeszcze ze dwa odcinki może się pojawią. No i tyle. No i będę czekać na waszą reakcję. A, przepraszam. Słuchajcie, ja na pewno nagram, że tak powiem, nadprogramowo od razu szybciej więcej odcinków, bo tak mogę, a wiem, że przyszły tydzień będzie już u mnie jakby takim gorącym czasem, gdzie będę miała... problem i niedoczas, nie będę miała zbyt dużo możliwości, żeby nagrywać, więc nagram sobie kilka odcinków w przód. Co tam się dzieje? No i będę czekała tak na waszą reakcję, czy grać, czy nie grać, najwyżej powstaną. Odcinki do szuflady, a później... Najwyżej zdecyduję, czy je pokazywać, czy ich nie pokazywać. A za dziś wam pięknie dziękuję. Dzięki za suby, lajki, komentarze. Czekam na informacje od was. Gramy, nie gramy, podoba się wam to, czy wam się to nie podoba. No i cóż, do kolejnego razu. Hej, hej!